Dzień dobry, mecenas Europorada, czyli Michał Królewski, radca prawny. Dzisiaj odpowiemy na kolejne pytanie dotyczące działalności gospodarczej. Pozwolę sobie przeczytać jego treść. Chciałbym rozpocząć działalność gospodarczą z moim współpracownikiem. Zastanawiamy się nad spółką cywilną i spółką jawną. Jakie są różnice pomiędzy nimi? Tutaj spółka cywilna czy spółka jawna konstrukcyjnie są od siebie całkiem różne, mimo że bieżące działalności gospodarczej tych różnic aż tak mocno nie dostrzeżemy. Chciałem Państwu właśnie o tych różnicach i podobieństwach spółki cywilnej i spółki jawnej właśnie dzisiaj opowiedzieć. Spółka cywilna jest umową uregulowaną w kodeksie cywilnym, stąd też jakby jej nazwa, między przedsiębiorcami. Już jakby to świadczy o tym, że każdy ze wspólników spółki cywilnej jest przedsiębiorcą. Więc jeżeli to są osoby fizyczne, każdy ze wspólników spółki cywilnej musi się wpisać do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Inaczej jest w przypadku spółki jawnej. Spółka jawna jest spółką handlową, uregulowaną w kodeksie spółek handlowych. Jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków od jej wspólników. Jest wpisywana do Krajowego Rejestru Sądowego. Stąd też jakby wynikają dalsze różnice pomiędzy oboma organizmami, że tak to powiem. Specjalnie nie używam słowa oboma spółkami czy spółkami handlowymi. Spółka cywilna nie jest bowiem spółką handlową, nie jest uregulowana w kodeksie spółek handlowych, a w kodeksie cywilnym. Ta podmiotowość przysługuje natomiast jej wspólnikom będącym przedsiębiorcami. Co też jakby powstanie spółki cywilnej wymaga w pierwszej kolejności rejestracji jej wspólników jako przedsiębiorców. Następnie te osoby zawierają umowę spółki cywilnej. Tak jakby na tym proces powstawania spółki cywilnej się kończy. Do spółki jawnej dopiero spółka powstanie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, więc przez ten czas oczekiwania na wpis spółka jawna nie funkcjonuje. Nie istnieje bowiem coś takiego jak spółka jawna w organizacji na wzór na przykład spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. A więc jeżeli planujemy zawiązać spółkę jawną, musimy jakby pamiętać o tym, że z chwilą podpisania umowy ta spółka jeszcze nie powstanie, dopiero wpis do rejestru przedsiębiorców KRS sprawia, że spółka powstaje, jest organizmem odrębnym od jej wspólników. Spółkę jawną na szczęście możemy zawiązać także przez internet, tutaj czas oczekiwania na wpis to nie powinien być dłuższy niż tydzień czasu. Innym sposobem jest zawarcie umowy spółki jawnej w formie pisemnej i zgłoszenie jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Wtedy ten czas oczekiwania jest nieco dłuższy. Z uwagi na fakt, że mamy tutaj rejestr przedsiębiorców KRS, to oczywiście z rejestracją związane są dodatkowe opłaty sądowe, które musimy uiścić przed złożeniem wniosku o wpis spółki do rejestru. Bardzo duża różnica w funkcjonowaniu obu spółek dotyczy kwestii odpowiedzialności. W przypadku spółki cywilnej, mówię, wszystkie prawa, obowiązki nabywają jej wspólnicy bezpośrednio na siebie, więc jakby oni bezpośrednio także odpowiadają, że wszelkie zobowiązania powstały w ramach tej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie umowy spółki cywilnej. Spółka jawna, będąca tak zwaną ułomną osobą prawną, ma zdolność prawną, zdolność czynności prawnych, także zdolność sądową. W pierwszej kolejności za zobowiązania względem wierzycieli odpowiada sama spółka. Dopiero jeżeli majątek spółki nie wystarcza na pokrycie jej zobowiązań, subsydialnie odpowiadają jej wspólnicy. Czyli w pierwszej kolejności odpowiada sama spółka, w drugiej kolejności, czyli subsydialnie odpowiadają jej wspólnicy solidarnie pomiędzy sobą i z samą spółką. Więc tutaj jeszcze pierwsza i bardzo istotna różnica to kwestia odpowiedzialności. No, sam fakt prowadzenia tej działalności no, wiąże się z tym, że jak już mówiłem, jeżeli umowa ma być zawarta przez spółkę jawną, to w niej występuje spółka jawna, to ona nabywa mienie na swoją rzecz i właścicielem na przykład nieruchomości, pojazdu, urządzenia czy jakiejś maszyny jest spółka jawna. W przypadku spółki cywilnej, skoro to nie jest organizm mający osobowość prawną, czy też nie będący ułomną osobą prawną, wszystko jest nabywane łącznie przez wspólników do tak zwanej wspólności ustawowej. Nie bez kozery kojarzy nam się to ze wspólnością ustawową małżeńską. To jest taki drugi przykład sytuacji, kiedy kilka osób nabywa coś wspólnie, bezudziałowo, do korzystania na takich samych zasadach. Czyli jakby spółka cywilna nigdy nie nabywa mienia dla siebie, ale jakby na wspólność jej wspólników, no to oczywiście może rodzić pewne następnie perturbacje i konflikty. No spółka cywilna, skoro to
Jej wspólnicy są przedsiębiorcami, ma też szeroki wachlarz możliwości opodatkowania tychże wspólników. Spółka cywilna no, nigdy nie będzie podatnikiem podatku dochodowego, zawsze tym podatnikiem będzie każdy z jej wspólników indywidualnie. Spółka jawna w niektórych przypadkach może być podatnikiem podatku dochodowego do osób prawnych. Wtedy dochodzi do tak zwanego podwójnego opodatkowania. Najpierw podatek dochodowy opłaca spółka, dopiero następnie podatek ten opłacają jej wspólnicy. Co więcej, wspólnicy spółki jawnej no, nie są tak zwani jak przedsiębiorcy, nie mają statusu przedsiębiorcy, także też to może wpływać oczywiście na ich kwestie podatkowe. Niemniej mogą wybrać jako formę opodatkowania na przykład podatek liniowy, tak jakby byli przedsiębiorcami. Tak Państwo widzą, te dwa z jednej strony dość podobne organizmy, jakby sam sposób prowadzenia, funkcjonowania w ramach spółek jest dość podobny. Tu i tu mamy wspólników. Czynności przekształcające zwykły zarząd podejmują wspólnie na podstawie uchwał. Niemniej spółka jawna jest tą spółką bardziej uregulowaną, przejrzystą, bo jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, więc wielu kontrahentów z pewnością poważniej będzie brało pod uwagę spółki jawne, które może zweryfikować poprzez właśnie Krajowy Rejestr Sądowy. Co ważne, no, sprawozdania finansowe tychże spółek też są zgłaszane do Krajowego Rejestru Sądowego. Jak już mówiłem, w przypadku spółek cywilnych to nie są spółki handlowe, przedsiębiorcami są poszczególni wspólnicy, więc też jakby spółka cywilna nie jest wpisywana do Krajowego Rejestru Sądowego. To, o czym również warto pamiętać, to kwestia odpowiedzialności. W spółce cywilnej, no spółka ta jakby nie jest odrębnym podmiotem praw i obowiązków, więc ta odpowiedzialność od początku i wyłącznie ciąży na jej wspólnikach. W spółce jawnej jednak spółka jawna jest tak zwaną ułomną osobą prawną, więc to ona w pierwszej kolejności ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania. Dopiero jeżeli majątek spółki nie wystarcza, to wierzyciele mogą domagać się zapłaty tutaj od jej wspólników. No to tyle tytułem no, krótkiego wskazania podobieństw i różnic pomiędzy obiema formami prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście każda z nich musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb państwa, więc tutaj jakby zachęcam do przemyślenia tychże różnic i podobieństw, które Państwu wskazałem, a ewentualnie w razie konieczności udzielenia szerszych informacji, oczywiście zapraszam do kontaktu. Także do zapoznania się z innymi filmami na naszym wideoblogu Mecenas Dobra Porada. Dziękuję Państwu, do widzenia.